Pan cię uchroni od zła wszelkiego. Może zrodzić się we mnie wątpliwość, czy rzeczywiście Pan mnie chroni od zła, zawsze wtedy, kiedy doświadczam jakiegoś zła, krzywdy, trudności. I tu trzeba zadać sobie pytanie, co jest prawdziwym złem mojego życia? Czy rzeczywiście są to nieszczęścia? Czy rzeczywiście są to różnego rodzaju tragedie? Czy Bóg przed tym chce mnie chronić? Pan ochroni twoją duszę. Tak czytamy w dzisiejszym psalmie 121. Bóg chce chronić moją duszę przed śmiercią. Jest ze mną we wszystkich rzeczywistościach. Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, teraz i po wszystkie czasy. I Bóg jest ze mną. Zarówno wtedy, kiedy się od Niego oddalam, jest ze mną, krok za krokiem idzie i jest przy mnie, kiedy tylko pragnę się nawrócić, kiedy pragnę na nowo ożywić Jego obecnością swoje życie.